Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Derby gminy Łęka Opatowska w kaliskiej klasie A dla Zawiszy. Wielkopolanin Siemienice przegrał w niedzielne przedpołudnie z Zawiszą 1-2. Spotkanie obserwowała rekordowa jak na ten poziom rozgrywek liczba widzów. Ambicji i woli walki w tym spotkaniu nie brakowało, za to składnych akcji na nawet 3 pod rząd dokładnych podań było jak na lekarstwo. Trudno więc zadowolić się poziomem, ale w lokalnych potyczkach akurat to sprawa drugorzędna. Ciekawe jak potoczyłby się ten mecz, gdyby Siemienice wykorzystały na początku 2 klarowne okazje. Dopiero w 31 minucie kapitan z dystansu uderzył z wolnego Damian Osasiak i Wielkopolanin objął prowadzenie. Chwilę później znakomitej okazji do wyrównania nie wykorzystał Mateusz Płóciennik. Po zmianie stron do głosu doszli piłkarze z Łęki Opatowskiej, ale miejscowi czyhali na kontry. Dwukrotnie nawet po ostrym wyjściu rywali domagali się rzutu karnego. Raz nawet sędzia wskazał na wapno, ale po konsultacji z asystentem cofnął decyzję. Z 11 metrów trafił za to do siatki Dawid Szota, doprowadzając tym samym do remisu. Gol Pawła Itczaka był na wagę 3 punktów dla Zawiszy.